Mieszkańców gminy Kobierzyce przybywa z każdym rokiem, dlatego potrzebne są szkoły dla tych najmłodszych. Inwestycje związane ze szkołami to te najważniejsze w całej gminie. Kończy się właśnie pierwszy etap remontu szkoły podstawowej w Pyskowie Wilczkowskim, a na tym nie koniec. Remont polega dzisiaj na elewacji, na wymianie okien, na wykonaniu takiej ścieżki dodatkowej do szkoły. I to są jakby głównie te prace. Na tą chwilę część tych prac już została zakończona. Jesteśmy przed wymianą okien. Remont szkoły jest bardzo ważny, ponieważ mamy robione w tej chwili ocieplenie budynku. Oczywiście przełoży się to na koszty utrzymywania całej placówki. Mam nadzieję, że zmniejszą nam się znacznie. Przebiega on bardzo sprawnie, więc jestem bardzo zadowolona. Drugi Pustków, Pustków Żyławski. Tutaj mamy do czynienia z rozbudową obiektu szkoły. To jest szkoła stara, po pewnym remoncie, po pewnej rozbudowie kilkanaście lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o tą część edukacyjną, będziemy chcieli tam dobudować kilka nowych klas lekcyjnych, przede wszystkim nowoczesną salę gimnastyczną, zagospodarowanie terenu. I tutaj mieliśmy w wakacje przetarg, który pokazał kwotę taką, która uniemożliwiała podpisanie umowy. Zobaczymy, co teraz się będzie z tym działo. Zdaniem zastępcy wójta gminy Kobierzyce Piotra Kopcia, rynek budowlany powoli wchodzi w okres przełamania. Deweloperzy kończą pracę, ale nie zaczynają nowych. To może doprowadzić do tego, że na rynku nie będzie wielu robót do wykonania, wobec czego ceny będą spadać. Gmina ma już pozwolenie na budowę szkoły w Tyńcu Małym. Trzecia szkoła to jest bardzo istotna rozbudowa, tak naprawdę budowa nowego obiektu w Tyńcu Małym. To jest szkoła z przedszkolem i tam mamy do czynienia z sytuacją oto taką, że kilka lat temu, bo około 8 lat temu była budowana nowa całkowicie szkoła w Tyńcu Małym, ale w związku z tym, że ten obszar jest strasznie się rozwija, jeżeli chodzi o mieszkaniową zabudowę, to po prostu już jest szkoła, gdzie te dzieciaki muszą się uczyć nieraz i na korytarzach. Są klasy zorganizowane w ciągu korytarzy. W związku z tym jest absolutna potrzeba budowy tego nowego obiektu. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.